Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj na bardzo ważnym wydarzeniu. O szczegółach całego wydarzenia powie nam pan dyrektor. To ważny dzień w historii naszej szkoły. O godzinie 10 otworzymy Centrum Edukacji Technicznej HAS. HAS to firma produkująca obrabiarki sterowane numerycznie. To firma amerykańska, czołowy producent tych obrabiarek na świecie. Dzięki centrum, w którym będą funkcjonować dwie obrabiarki sterowane numerycznie, uczniowie będą mieć doskonałe warunki do kształcenia, do zdobywania zawodu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie. Ogólnokształcących i zawodowych w Solcu Kujawskim. Dziękuję serdecznie za przyjęcie naszego zaproszenia. Europa. Centrum Edukacji Technicznej HAS, które za chwilę otworzymy, sprawi, że staniemy się wiodącym, nowoczesnym ośrodkiem kształcenia operatorów nie tylko na potrzeby rynku lokalnego, ale jestem przekonany, że również regionalnego. Współpraca z firmą Aplanal Consulting, dzięki której w naszej szkole będzie działać Centrum Edukacji Technicznej HAS, w moim przekonaniu należała do modelowych i winna być pokazywana jako przykład dobrych praktyk w relacji przedsiębiorca-szkoła. Dziękuję panie prezesie za decyzję ulokowania tego centrum właśnie w naszej szkole, w Solcu Kujawskim. Traktujemy to jako wyróżnienie, dostrzeżenie naszych wysiłków, ale także jako zobowiązanie. Zrobimy wszystko, żeby centrum służyło uczniom i przedsiębiorcom od rana do wieczora, przez cały tydzień i zrobimy wszystko, żebyście nam nie odebrali certyfikatu. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Teraz poproszę panią burmistrz, gospodarza miasta i gminy Solec-Kujawski o... Szanowni Państwo, pozwólcie, że nie będę jeszcze raz witać wszystkich z imienia i nazwiska, niemniej jednak to dla nas zaszczyt i honor, że tyle znamienitych gości możemy dzisiaj tu w Solcu Kujawskim powitać. Moja radość jest tym większa, a pewnie nie tylko moja, że właśnie to centrum powstaje w Solcu Kujawskim, że zarówno firma HAS, jak i Aplanal zechcieli współpracować z naszą szkołą. Jest to odpowiedź, właśnie szkolenie na tych urządzeniach wysokiej klasy jest jak odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Praktycznie młodzież, która ukończy edukację w tej szkole, ma zapewnioną pracę w Solcu Kujawskim na terenie parku przemysłowego. I tak jak pan dyrektor powiedział, Solec Kujawski był zawsze zapleczem dla szkół, które kształciły wspaniałych fachowców. I myślę, że ten dzisiejszy dzień i to, co jeszcze dzisiaj będzie się zadzieje się na parku przemysłowym, będzie początkiem czegoś wyjątkowego, dobrego dla rozwoju naszej gminy, dla zdobycia miejsc pracy dla naszych kształcących się właśnie w tej szkole uczniów. Bardzo dziękuję firmom za to, że wybrali Solec Kujawski na swoją siedzibę, jak również, że zechcieli współpracować z naszą szkołą. Państwo, czas na darczyńców tego centrum i tej obrabiarki. Poproszę pana Jensa Pinga, dyrektora zarządzającego HAS Europa, o zabranie głosu. Dzień dobry. So, on behalf of HAS Automation, thank you for being invited. W imieniu firmy HAS Automation chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie nas tutaj. We are proud
to team up with you here to build a very strong educational base in Solec Kujawski. Bardzo jesteśmy dumni z tego powodu, że możemy z Państwem współpracować i tworzyć bazę wiedzy praktycznej właśnie w Solcu Kujawskim. And to make all this happen, we rely very strong on an important resource. Oczywiście, żeby to wszystko było możliwe, żeby osiągnąć nasze cele, musimy opierać się na bardzo ważnym zasobie. The teachers. Czyli na nauczycielach. Who are the engine behind all educational success. Jak wiemy, to nauczyciele są napędem stojącym za wszelkimi sukcesami związanymi z procesami edukacyjnymi. In advance, thank you to the director, Mr. Gasa. Z góry chciałbym podziękować panu dyrektorowi Gasy. And his colleagues for what you are going to do in future. Panu dyrektorowi oraz jego współpracownikom za to, co będzie się tutaj działo w przyszłości. We at Haas, students, school, Appanalp, supporting the setup, making sure that all engineering assistance is made available, all officials, press, everybody available here, we all together will do whatever we can to make what we call mechanical engineering education exciting and a important part of our common future. Wszyscy obecni tutaj, czyli my, przedstawiciele firmy Haas Automation czy Appanalp oraz urzędnicy samorządowi, wszyscy oraz studenci obecni tutaj, wszyscy mamy na celu współdziałanie w celu tworzenia jak najbardziej ekscytującej przyszłości w technologii obróbczej. Thank you. Dziękuję bardzo. Zapraszam członka zarządu Appanalp, pana Pawła Matę. Szanowni Państwo, jedną z bolączek gospodarki i przemysłu jest spadek zainteresowania młodych ludzi edukacją w branży, w zawodach mechanicznych, tym między innymi operatora maszyn numerycznych. Cierpi na tym przemysł, bo nie ma wykwalifikowanych rąk do pracy. A jest to bardzo atrakcyjny zawód, ponieważ przy dwuliczbowym poziomie bezrobocia w Polsce, poziom bezrobocia w tym zawodzie, można powiedzieć, jest zero. Szkoła w Solcu poprzez tą pracownię z tymi dwiema maszynami bardzo podniesie na pewno poziom edukacji, tworząc wizerunek nowoczesnej szkoły, która kształci uczniów czy specjalistów o najwyższych kwalifikacjach. Także życzę panu dyrektorowi realizacji zamierzonych celów. Chciałbym również pogratulować środowisku samorządowemu za wspieranie edukacji i za zrealizowanie tego zadania. Dziękuję uprzejmie. I teraz, proszę Państwa, nastąpi wręczenie certyfikatów. Bardzo proszę pana dyrektora Karola Lema. Well, we have to say congratulations for this, and probably will give you this certificate, and good luck and congratulations. Thank you. Thank you.
How would you encourage our students to study this profession in the future? Well, we're going to still continue, develop and support the school with a new, fresh, modern equipment. And as a horse is a company that are very, very proud to find a good solution for young kids to be motivated in education. Because we all know everything on this planet are pretty much made on a machine. So we like to support all the possible schools that we can with H-Tech and also without H-Tech to supply with the most modern machines that we can do. That's our commitment to the schools. Do you think our students have great possibilities to work in other countries? Absolutely. We can see that the lack of good technicians, skilled students and still young people in every country, that's the most lack of students today. We can see, for example, during the next 10-15 years, a company like Boeing, they're going to look for another 40,000 to 50,000 new operators. And also, it's a good possibility for all these students to search for other countries, new possibilities, a new challenge, because we know that the biggest problem today to grow the economy is the lack of students. So it's a great possibility for all the students to search or move out to the rest of the world. Rozmawiam z uczniem klasy technikum mechatronicznego. Czy jesteś podekscytowany tym wydarzeniem? Oczywiście, jest to bardzo ważne wydarzenie dla naszej szkoły. Będziemy mieli nową maszynę, na której będziemy mogli robić dużo wspaniałych rzeczy. Przyda nam się i chciałbym podziękować firmie Haas, która zasponsorowała nam tę maszynę. Jestem z uczennicą 3. klasy technikum mechatronicznego. Jak czujesz się w tym zawodzie? No w sumie jeszcze nie za bardzo mogę powiedzieć, ale wydaje się fajnie, no ciekawe rzeczy się tu uczymy. Trochę wyobraźni potrzeba. Ogólnie nie przeraża cię to? Czasami tak. Boję się, że coś zepsuję czy coś, ale ogólnie to bardzo dobrze. Czy myślałaś o tym zawodzie w przyszłości? Znaczy ogólnie przypadkiem jest, że tu jestem, ale tak, jak już tu jestem, to się zastanawiam, czy by nie iść dalej w tym kierunku. Dziękuję. Ja się nie znam. Wow. Proszę bardzo.